Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Carbon. Startujemy. Okej, tym razem jedziemy sobie próbę prędkości, czyli trzeba jak największą prędkość osiągnąć na radarach. O, o, o. Aj. I tu chyba nie będę miał zbyt dobrej prędkości. 167 km na godzinę to naprawdę nie jest wysoko. I o właśnie, jestem na trzeciej pozycji, to niedobrze. A drafter jest gdzieś w szarej dupie z tyłu. Dobra, teraz jestem chociaż pierwszy. Bardzo dobrze, że pojechałem naokoło, a nie skrótem. No bo dzięki temu udało mi się rozpędzić do większej prędkości. Colin, czyli mój drafter, jest z tyłu całkiem. I nie ma zbyt dobrej pozycji tutaj w wyścigu. Okej, i kolejny radar. Ops. Oj, nie udało mi się przebić tutaj punktacji gościa, który jedzie chyba z przodu. Nie wiem, czy on ma te Murcielago. Tak, dokładnie, tutaj ktoś już ma Murcielago kontra mój Ford GT. No zajebiście, po prostu mi to tak rozbraja. I to był ostatni radar i nikt z nas nie jest pierwszy, z czego się cieszę niezmiernie. Tracisz punkty, wiem, że tracę punkty i nie jestem pierwszy. No, to a propos, tak? O, jestem atakowany przez skorpionsów. Algen napisał mi w komentarzach: Lucek, na drifcie nie trzymaj się cały czas, nie trzymaj cały czas gazu, bo się przez to rozwalasz. Tak wiem, znam ten trik z puszczaniem gazu na zakręcie, żeby po prostu z niego wyjść. Natomiast czasami ciężko jest zareagować odpowiednio na konkretny tutaj drift, wiesz, i po prostu no, wypadam z tego zakrętu, ale powiem ci, że też ta metoda z puszczaniem gazu pomaga i odrobinę praktyki naprawdę zdaję tutaj egzamin, czego myślę próbkę mieliście w poprzednim odcinku, kiedy zaczynałem od driftu. Oh. Damn it. No i zobaczcie, no jak ja mam ich pokonać, jak oni są tak dobrzy. Zobaczcie, jak mnie ci z przodu zostawili. Ale to jest dobra trasa, żeby powalczyć, bo tutaj są dość dobre skróty i na nich można sporo przewagi sobie nadrobić. Natomiast ja jadąc nawet z drafterem 270 km na godzinę, czyli prawie VMAX dla mojego Mustanga, nie mogę dogonić tych gości z przodu. Okej, tu będzie skrót, więc drafterowi już podziękuję. Okej, udało mi się w niego dobrze, dosyć dobrze wbić. Dobra. I jestem na razie na przedzie, ale nie wiem, jak to długo potrwa. Widzę, że mój drafter powoli się, czyli Colin, powoli się pnie do góry tutaj. Nie wiem, jak mu to pójdzie dalej. Brakuje mi tutaj jednego trybu w tej grze, a mianowicie eliminacji. To by mogło być ciekawe, jadąc 8 okrążeń i pod koniec ktoś by po prostu wypadł. Nie wiem, czy to tutaj jest zawarte, na przykład w multiku. Multik niestety nie działa, bo serwery są gry wyłączone. Okej, mamy draftera, niech on trochę mnie podgoni, jak go włączę. Okej, i ładnie się wynurzył ze stawki nagle. O, i jedziemy. No dalej, dalej Mustang, dalej, dasz radę, to ostatnie okrążenie. Muszę sobie tutaj z nimi wszystkimi poradzić, oni strasznie, strasznie szybko pędzą, naprawdę. Potrafią mnie w każdej chwili tutaj dogonić. Okej, drafterowi podziękujemy. On mi tutaj na zakrętach naprawdę będzie tylko i wyłącznie przeszkadzał. Natomiast mogę go włączyć już troszeczkę później, kiedy z tych zakrętów wyjdę. Chociaż tutaj w zasadzie już będą same zakręty do końca wyścigu. Może, nie wiem, uda mi się go tutaj jakoś wykorzystać. Dobra, pojechał skrótem, jest dobrze.
Okej. O! Nie! Ale mnie pociągnął za sobą, cholera. No dawaj, 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 Colin. Pokaż co potrafisz. Super. O! Zobaczcie jak ten z tyłu mnie koleś jakiś podgonił, masakra. Jest! Udało się obronić terytorium. Fantastycznie. Dobra, broniony teren. Tak to się robi TV, napisał Lucek. Jest Skyline R34 na najwyższej klasie, na ostatnim terytorium. No to świetnie, no to świetnie. Tylko szkoda, że tak mało nim pojeżdżę w zasadzie, no bo jeśli jest na ostatnim terytorium, to znaczy, że będę go miał krótko. Dobra, jeszcze dwa wyścigi do ostatecznego pojedynku mi zostały, czy do tego terytorium, tak? I będę mógł już walczyć na tym czerwonym tutaj, na tej czerwonej części miasta. Chętnie porobiłbym sobie jakiś drift, kurczę, strasznie mi tego teraz brakuje. Chciałbym się po prostu wyszaleć. No ale... trudno. Lecimy. Kolejny wyścig. Doskonały start. Kurde, same muscle cary są, zauważyliście? Mimo, że to jest tak naprawdę terytorium Kosiarkiego. Colin jest ostatni. Ja myślę, że jego samochodu trochę sobie... aj, słabo stuningowałem, właściwie chyba w ogóle nie stuningowałem. No man, jedź. Już 16%, to jest krótki, strasznie wyścig krótki, ale się rozwaliłem. No, ten Mustang w ogóle się nie wyprzedza, jak mam jakąś taką mocniejszą kratkę... no wyprzedza, rozpędza, w ogóle się nie rozpędza. Jak mam jakąś taką mocniejszą kratkę, kraksę, to dogonić kogoś jest strasznie, strasznie ciężko. Tak dziwnie przyspieszył, dobra. Jedź, 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 Lucek. Dobra, dogoniamy stawkę. Nieźle. Zobaczcie. Uda mi się ich wszystkich wyprzedzić, czy nie? Okej, okay, jestem drugi. 65%. Jedziemy tutaj. Wyłączamy na razie draftera. Jedź, Lucek. O, prawie mnie stuknął. Damn it. O! A, już poznaję tą trasę. To jest, wiecie co to jest? To jest Lincoln Boulevard. Okej. Okay. Colin jest zaraz za mną. Świetnie. Dawaj, Colin. Nie! Co to do cholery? Nie, spadaj mi z tym gównem. Dawaj, Colin. Dawaj, 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 dawaj. Skrótem. Nie tu, tutaj. O! Jest, udało się. Odblokowano Kaloseria pakiet pierwszy. Pan mu kompa pisze, że pisze Lucek, ty kupiłeś czy pobrałeś Carbona, bo chciałbym sobie pograć, ale nie mam go, bo miałem formata i nie mam Carbona. Okej, okay. Ja sobie kupiłem Carbona, więc mam go na płycie i nawet jeśli zrobię format, to mogę go sobie zainstalować ponownie. A z tego co wiem, nie było Carbona w dystrybucji cyfrowej, więc nie wiem skąd go masz. Ale nie pisz mi takich rzeczy w komentarzach, okej? Okay? Dobra, chodźmy teraz zobaczyć, jeszcze mamy jeden wyścig do wykonania. Właściwie to są dwa niezrobione, ale jeśli wykonam jeszcze jeden z tych dwóch, to będę mógł sobie walczyć już z Kosiarkiem. Także fantastycznie. Co to będzie? Próba prędkości chyba wziąłem, tak? Wow. Hej Junia, jak się masz? Hello. Puszczaj wyścig, to cię może nie zabije. Znaczy nie przejadę. Bo ja nie wiem czy pamiętacie, ale w Underground 2 za każdym razem tą babkę, która po prostu startowała wyścig, przejeżdżałem. Znaczy po prostu przez nią tak przenikałem, bo przejechać się ludzi w tej grze po prostu nie da, nie dało. Colin, jaką prędkość miał? Kurde, o 30 km na godzinę jechał szybciej ode mnie. Skubaniec jakiś, nie wiem co, jak to zrobił i co on zrobił. Jadę teraz całkiem podobny wyścig do tego, który już jechałem, ale to nie jest ten, który już jechałem chyba. Keep going, keep going, keep going, 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 going. Mhm.
Wejdziemy sobie kawałek skrótem. Nie powinno być źle. Aha, ja to jechałem, no tak, ja jechałem to, tylko po prostu przegrałem chyba, tak? Czy nie tak? Dobra, dawaj Colin, lecimy. Gdzie ten Colin jest? Hej! Jedziesz man czy nie? Jak on skręca, no nie. Dawaj, pokaż co potrafisz man. Masakra. I tym razem chyba się uda po prostu... Wow! Tym razem się po prostu chyba uda wygrać. Uwaga! Yes, wygraliśmy. I co? Ostatni obszar w tym... Skrzynia biegów poziom pierwszy uliczny. No po co mi to gówno? Kenji! Okej, dobra. Going to take... Oh man, idziemy się z tobą zmierzyć. O, wyścig z szefem, oh yeah. Co to za... To jest chyba Chinatown Delivery, z tego co kojarzę. Wow, zobaczcie na to. Wow, zobaczcie jak kosiarki ładnie driftuje. No skubaniec. You remember me, right? I don't think you do. If you did, we would be sitting here right now. Głębokie słowa. Z głębokiego gardła. Jedziemy. To jest... Nie, to chyba nie jest Chinatown Delivery. To jest coś innego. Zapomniałem jak się nazywa ten wyścig, pamiętacie? Skarb... z Worda. Wow, bez świateł jechał, no hello! Ja rozumiem. Ale co, będzie się śmiał? Jakoś dziwnie się śmiał. Może ma uszkodzone struny głosowe. Albo śmiechowe. Teraz będzie miał uszkodzony... uszkodzone ego. Jak przegra wyścig. Dobra, uwaga. Oje! Pięknie, o to mi chodziło. Co, zrzucamy mu oponkę, nie? A, masz, wymień sobie opony, zrób wulkanizację. No a potem wszystko... No dobra, przejechał bez problemu przez oponę. Ciekawe jak. Dobra, jedziemy tu skrótem i od razu robimy speed breaker. Ej, z czego on się śmieje, skoro i tak jest z tyłu? Zobaczcie, jaki ten Mustang ma but po prostu, no niesamowite. A jak polecacie ustawić turbosprężarkę w tym Mustangu? Bo chyba na wysokie obroty to nie był dobry pomysł, żeby ją ustawiać. W ogóle wydaje mi się, że ten samochód jest strasznie wolny, nie wiem czemu. Może po prostu dlatego, że on jest strasznie wolny. O, driftujemy, drifting. Ups. Nie no, damy sobie radę, spokojnie. To już jest ostatnie okrążenie, kosiarki został gdzieś tam z tyłu. Nie wiem, czy bym chciał w ogóle wygrywać ten jego samochód. Znaczy, Mazda RX-7 jest fajnym samochodem, fajnym wozem. Ale jakoś nie mam ochoty nim teraz jeździć, nie wiem czemu. Może dlatego, że tak naprawdę ciężko jest mi teraz wygrywać i chciałbym mieć samochód pokroju Carrera GT, Murcielago, czy na przykład, nie wiem, Ford GT, albo Corvetta Z06, o, a nie jakąś kosiarkę, bez przesady. No nie dam sobie po prostu nią rady, no, z tymi przeciwnikami. Sami widzieliście, jaki jest czasami problem, jak oni mnie strasznie, strasznie szybko tutaj doganiają. To jest problem. Bo oni po prostu jeżdżą trochę tak oszukanie, tak zostali zaprogramowani niestety. No ale też dzięki temu gra jest ciekawsza. Zobaczcie jak ten kosiarki został z tyłu, tak? Gdyby to byli tacy normalni gracze jak mam w tych wyścigach wszystkich, to oni by byli gdzieś z przodu, a kosiarki jest całkiem z tyłu. Zaraz będziemy mieli pojedynek na kanionie.
Ciekawe zresztą jak się zacznie, te początki są bardzo, bardzo ciekawe. Myk. Co odblokowano? Turbo poziom pierwszy, wow. Kosiarki, chodź na pojedynek. Co on robi? It's your last chance to face reality and back off. Czy on naprawdę jest taki głupi, czy po prostu nie stąd? No dobra, no to czas pokazać mu, gdzie raki zimują. Ej, to jest trasa z driftu. Kojarzycie? Wow, niezły jest. Au. No dalej, 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 dalej. Kurde. Pieprzona maździocha. Znaczy, ja Mazdy bardzo lubię. Sam zamierzam sobie nawet taką kupić Mazdę. Nie LX7, ale taką normalną Mazdę z popularną, jakąś Mazdę 6. Po prostu fajnie z kształtu projektują te samochody, moim zdaniem. Bardzo podoba mi się na przykład LX8 i wcale nie jest aż taka droga, tylko problem jest ze spalaniem. Samochód ma straszne spalanie. No natomiast otwierające się, nie wiem czy kojarzycie jak się otwierają w LX8 drzwi z tyłu, one się otwierają tak na bok, ale no tak jak w limuzynach takich ekskluzywnych, zajebiście po prostu się tak do przodu otwierają, no nie wiem jak to wam to wytłumaczyć, jak było w Adel Grandzie, jak można było sobie stuningować te drzwi na tym ostatnim poziomie, że się otwierały tak dziwnie. No to właśnie te takie małe drzwiczki w LX8 się tak fajnie otwierają. No i w ogóle mieć taki samochód, taki piękny, to jest sam prestiż. Ono, ten model łączy w sobie jakby takie klasyki z nowoczesnością. To mi się właśnie podoba. No ale wracając do gry, powiem wam, że strasznie ciężko jest tutaj. Im wyżej, jeśli chodzi o bossów, coraz ciężej jest ich pokonać. No, jeśli pamiętacie, ja pierwszego bossa rozwaliłem po prostu w ten sposób, że go wyprzedziłem, a teraz nie jest tak łatwo. Teraz trzeba naprawdę cisnąć gaz do końca i starać się tutaj jakoś to przejechać. Wiecie czego mi brakuje? Co on chce ode mnie? Brakuje mi tego, aby można było na przykład na tych pojedynkach driftować. O, wyobraźcie sobie pojedynek 1 na 1, drift, koło przy kole i jedziemy tak na punkty, co nie? No pewnie to by było niewykonalne, no bo gdyby to driftował komputer, no to po prostu driftował albo idealnie, albo gdzieś by tam się tak sztucznie rozwalał, więc też by to nie było takie super. Nie wiem czy widzicie, ale gdzieś tam w tle jest miasto i to bardzo fajnie wygląda i buduje tutaj klimat gry. Ja to nie wiem czemu, ale większość youtuberów albo osób, które grają właśnie w gry, stara się czerpać taką, wiecie, emanować taką radością podczas grania w różne gry. Bardziej mają po prostu większą ekspresję, tak? Ja na przykład lubię opowiadać o tym, co się w grze znajduje, o jakichś samochodach, przypuśćmy w tym wypadku, albo o jakichś innych rzeczach. No, skupiam się oczywiście też na tym, żeby dobrze mówić, coś tam poprawnie i tak dalej. Ale też wyrażam swoje emocje w taki swój sposób i rozmawianie o tym, co się w grze dzieje i nie wiem, opisywanie tego wszystkiego jest dla mnie na pierwszym miejscu zawsze. Zresztą ci, co mnie oglądają, to wiedzą, tak? I kosiarki pokonany. What? Co no way? Oddawaj mi moje terytorium nowe. Haha! Downtown podbite. Ciekawe jaki będzie mój nowy pomocnik, bo szczerze mówiąc jeszcze do tego etapu nie doszedłem wcześniej, nigdy wcześniej. Mam karty do odkrycia, fantastycznie. Nie chcę jego Mazdy wygrać i pewnie tu będzie Mazda od razu. No a jakże. I co mamy jeszcze? O, wyjście z więzienia za darmo. Okej, może być. Mogę wziąć w sumie jakieś tam unikalne części czy coś. Yumi. Yumi? To jest chyba jakaś kolesiła, bo słyszę taki damski głos.
Czyżby to był mój nowy pomocnik? Zaraz zobaczymy. O, mogłem tu pojechać? Mogłem. Brak połączenia GPS. Okej, nie wnikam. Zobaczymy, co to, kto to jest w ogóle. Hello! Ojej, Mitsubishi GTA, no nie. Masz, będzie mi zdradzać sekrety. Co, ona wygląda na taką, co jej sekrety mają sekrety. Ta tajemnicza babka. Darius, udało ci się. Dobra, spadaj, koleś. Wiem, że ty jesteś bardziej... What? Co? Muszę pojechać jakieś następne miejsce. Ten Darius jest taki fałszywy, że szok. To jeszcze nie jest oczywiście koniec gry, bo muszę zdobyć to ostatnie terytorium. Terytorium Dariusa. I prawdopodobnie tutaj będzie jakaś ważna scena teraz, której no niestety nie będę mógł wam pokazać. Natomiast obejrzę ją i opowiem wam. Myślę, że już w następnym odcinku zaraz to zobaczymy, co to będzie. Jest i Darius. Okej, moim nowym pomocnikiem jest Nikki z Drafter. To jest oczywiście kolesiuwa, która ma Forda GT. Ale jak to się potoczyło, już wam mówię. Czyli spotkałem się z Dariusem. Wow, cycata, zatrudniam cię. Masz talent. Dobra, grubaska, zwalniam. O, jest dobra. Na razie, man. A biorę cycatą. Dobra, już wiem, jak ty wyglądasz. Idziemy. No dobra. Czyli tak, spotkałem Dariusa, Darius zawołał Crossa, Cross przyjechał, Darius dał kluczyki od mojego samochodu dla Crossa. Cross powiedział, że nie nazywa się Crack, jak to powiedział Darius, tylko że jest Cross. To nie ma w ogóle większego znaczenia. W każdym razie przyjechała tata laseczka i ten Darius powiedział do niej, że tam sprawa załatwiona, że koniec przedstawienia i tak dalej. A ona wzięła od Crossa pieniądze, znaczy ten, nie pieniądze, tylko kluczyki. I Cross powiedział, że chce za to wszystko zapłaty i tyle. I sobie pojechał Cross, gościówka dała nam kluczyki od samochodu i powiedziała: jestem twoją dupą od teraz i od dzisiaj będziemy jeździć na wyścigach. Zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Carbon. Żegnam się z wami serdecznie. Na razie, cześć.